Oczywiście wyniki są sprawą drugorzędną, to zawsze podkreślamy w sparingach, ale ja podkreślam, zawsze lepiej wygrywać, zawsze lepiej wygrywać. Dzisiaj nam się nie udało, przegraliśmy mecz w końcówce meczu, grając w dziesiątkę, natomiast nie to jest istotne. Najistotniejsze jest to, że mogliśmy grać z naprawdę dobrym przeciwnikiem, z czołówką Ligi Polskiej, z czołówką naszej ekstraklasy i to jest dla mnie impuls i dla piłkarzy w takim aspekcie psychologicznym, że dobrą organizacją gry, zaangażowaniem często można zniwelować te braki w wyszkoleniu czy w czysto piłkarskich umiejętnościach i myślę, że my to dzisiaj zaprezentowaliśmy. Oczywiście jest dużo rzeczy do poprawy, dużo pracy przed nami, natomiast tylko takie mecze mogą podnosić poziom zespołu, bo z lepszymi zawsze się można czegoś nauczyć. Beniaminka pierwszej ligi, żeby dyktował warunki na boisku zespołu, który mało brakowało grałby w europejskich pucharach, a my postawiliśmy trudne warunki Lechii w dzisiejszym meczu i z tego się cieszę. Pojawiliście się z zespołem Nowi Zawodnicy? Jakieś już pierwsze opinie na ich temat? Czy chyba opinie to najlepiej wygłaszać po sezonie, bo wtedy wiadomo, jak oni wypadli, jak się sprawdzili. Ja się cieszę, że dołączyli do nas, że wzmogli tutaj rywalizację w zespole, bo nas nie stać na fajerwerki, natomiast stać nas na to, żeby była rywalizacja, żeby na każdą pozycję było dwóch, może nie rewelacyjnych piłkarzy, ale w sensie takim czysto piłkarskim, gdzieś tam stopu pierwszoligowego, natomiast na pewno ludzi głodnych sukcesu, głodnych gry, ambitnych, z charakterem i do tego dążymy. Jakie teraz najbliższe plany przygotowane? We wtorek gramy sparing w Olsztynie z OKS-em Olsztyn, w środę wyjeżdżamy na tygodniowe zgrupowanie do Kleszczewa, gdzie mamy zaplanowane dwie gry kontrolne z GKS-em Tychy i z Sandecją Nowy Sącz.